Deszcz N-wordów. No nic, to pobanuje się was wszystkich, nie? Co? Może Sańczyk powiedział, jak wbiles do knajpy się wystrac przed box stop. No nie wbiłem, bo mówię, że mi minęło. Czy tutaj? Ta. A u nas tak. Tutaj jest kasa. Przyjaźń i łzy to nasz znak. Każdego dnia wygrywaj. Co? I pnij się na sam szczyt. Bądź tam. Dołącz do nas od tak. Wystarczy jeden gest. To pierwsza klasa jest. Poniedziałek rano, 9:00. Pierwsza lekcja Kariny to polski. Nie są to jej ulubione zajęcia. Tym bardziej, że nie jest lubiana w klasie. Kurwa, to jacyś nowi ludzie są. Ej, Karina! Że nowe spodnie? Z Caritasu czy Lumpeksu? Daj tam dorbę. Co tu masz? Kanapeczka. Mamusia ci robiła? Z ziemniakami i wodorostami, nie? Fajnie. Ej, co tu się dzieje? Już do klasy! Ty! Nie, what the fuck? A gdzie dyrektorka? Przy, kochani! Cyk, 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 już! Pospieszy cię! Zwierzęta. Ile można czekać na was? Dawaj, dawaj, dawaj! Te śmierdzą. Cały czas mi dogadują. Jakby to była moja wina, że nie, rodzice nie dają mi pieniędzy na kanapki ze szkolnego sklepiku. Jak to mówi moja mama, one są niedobre i niezdrowe. Rodzice Kariny są po prostu inni. Mieszkają w małym domu, nie mają samochodu, bo uważają, że to zdrowe dla środowiska. No, są trochę dziwni, ale bardzo uprzejmi. A Janek i Ulka zachowali się po prostu chamsko. Skoro Karina nosi takie szmaty, to musi się liczyć z drwinami. Zawsze nosi swetry domowe i buty z Lumpeksu. Taka siara. Czego chcesz? O! Hej, Karina. Hej. Słuchaj, pomyślałam, że pewnie jesteś głodna. No, bo moje kolędki trochę marnie skończyły. No, ale nie będzie. Ulą to się w ogóle nie przejmuj, to jest tylko durna pozerka. Nie no, ale ona ma rację, no popatrz jak ja wyglądam. Spodnie, które trzeba cały czas podwijać. Jeszcze ojej, taki materiał. Przecież teraz są te spodnie modne. Się przejmujesz, przecież one nie mają znaczenia. Mają znaczenie, jeżeli chodzi do szkoły, chcesz być... Pod wpływem adrenaliny żołądek wydziela większe ilości kwasów trawiennych, na które wrażliwa staje. Ale jakie adrenaliny, człowieku? Ja jechałem za wieś router, kurwa, to nie, może być tak, że mi się, zestram. Lubiana przez wszystkich. Sama wiesz, jak to jest. Ja cię lubię za to, jaką jesteś, a nie za to, jak się ubierasz. No dobrze, ty mnie lubisz, ale połowa szkoły mnie nie lubi, tak? Wyśmiewają się ze mnie. Nie przejmuj się tym, Karina, naprawdę. Nie przejmuj się. To już mnie denerwuje, jeszcze matka. Cały czas mi wybiera ciuchy. Każe mi chodzić... Stojedź! Makaron się pali, aż pies zaczął szczekać. Jak jej się podoba. Mam już dosyć tego, kurwa, mam 15 lat i sama będę wybierała to, co mam. Widzicie, jaki ubrać. Kurwa mądry pies, makaron się pali. Pewnie skapło na nią. Nie no, po prostu Jukster jest mega strachliwa, więc jak jest jakiś dziwny dźwięk, czy ktoś odpali kosiarkę, coś, to od razu szczeka. Ale z tym samym alarmuje jak kipi makaron. Zamiar to zrobić, przecież wiesz, że twojej mamie się... Drugie danie robi. Makaron jest robiony. Ci to nie spodoba. Zresztą skąd masz zamiar wziąć ciuchy? Jeszcze zobaczysz. Okej. Dlaczego mama mi wybiera cały czas ubrania? Przecież nie mam 5 lat, mam 15 lat. Dla niej to jest bez różnicy, czy kupi mi spodnie za 100 czy za 20 zł, ale dla mnie to jest wielka różnica, bo one inaczej wyglądają, tak? Chciałabym mieć innych rodziców. Karina strasznie dziwnie się zachowała. No, a z drugiej strony ją rozumiem, że jest zła na swoich rodziców. Moja mama mi zawsze powtarza, że jeśli ludzie oceniają cię po wyglądzie, to nie są twoimi prawdziwymi przyjaciółmi. No, ale Karina w szkole lekko nie ma. Parę dni później Karina ma nowe ubrania. Była na zakupach prawdopodobnie bez swojej mamy, bo wygląda super. Ej, Karina, ale super ciuchy, w ogóle co za metamorfoza. Dzięki. To jest ona? What the fuck?
Powiedziałam mamie, że albo mi da na nowe ciuchy, albo rzucam szkołę. No wow. Nieźle, co nie? No dobra, to my lecimy. Tak, cześć. Aby tak dalej. Te nowe ubrania Kariny wcale nie są takie ładne. No ale wszyscy wiedzą, ile kosztują, więc od razu uważają, że są super. Trochę to dziwne. Karina, to ty? Tak, to ja. Wow, nie rozpoznałam cię. Skąd masz te ubrania? No przecież powiedziałam, że dostałam od mamy pieniądze. Aha. Dzięki, Dunber. Uważam, że jeżeli się z kogoś nabijam, kiedy wygląda żałośnie, to tak samo powinnam go skomplementować, kiedy wygląda spoko. Karina wyglądała dzisiaj naprawdę dobrze. No ja akurat miałam dobry dzień. Wciąż nie mogę zrozumieć, skąd Karina wzięła pieniądze na te ubrania. No na pewno nie od mamy, w każdym razie nie aż tyle. Dziwne. Od razu zadziało. Ulka była dla mnie mega miła. Jednak opłacało się wydać 300 na nowe ubrania. Ta nowa kosmetyczka mojej mamy jest superowa i poszłam do niej tak samo. Ej, Karina! Słuchaj, naprawdę super wyglądasz. Po prostu nie mogę się napatrzeć na ciebie. Dzięki. Dokładnie, ta kurtka jest zarąbista. Chyba sama sobie taką kupię. No, widziałam taką w galerii. Ej, a wiesz, może to jest zadane z francuskiego? No jasne. Jeśli nie było mnie. Szereg masz świetny. No. Nie no, powinny psy wjechać i ją kurwa zglebować za tą kradzież. Ja nie wiem, o chuj chodzi w tym serialu. No. Cześć. Idziemy się uczyć polskiego? Wiesz co, dzisiaj nie mam za bardzo czasu, może innym razem. Aha. Okay. Tak jak powiedziała, aha. I to? Dobra. Dobra, dzięki. Karina zachowała się wobec mnie mega wrednie. Jakbym zrobiła coś złego. Jeszcze w tych nowych ubraniach to wygląda mega głupio. Ja już jej nie rozumiem. Emilka jest miła, ale to straszne kujące. Kurwa, dobra, dokładnie. Gdzie ten multi, bo to jest pojebane, dzwonię do niego. Ja pierdolę, ile można jechać, starych? Paczkomatu, nie? No. Aha. To może dawaj to zrób jutro u siebie na streamie. I tam odpowiesz. No jak chcesz, no się ja na moje lepiej, żebyś zrobił jutro, no ale jak chcesz u mnie odpowiadać, to dobra. Git, to poczekamy. Dobra. Dobra. No, yo. Jedzie. Wiecie co, macie rację. Ej, a może byś chciała jutro odpisać ze mnie zadanie z polskiego? No fajnie by było, bo wiesz, ta pilna się uwzięła i jestem zagrożona. No wiem, zauważyłam. Ula była dzisiaj bardzo dla mnie miła. Nie jest taka wredna i chamska, jak to wszyscy myślą. Ej, w ogóle musimy się w końcu wybrać razem na zakupy. Koniecznie, genialny pomysł. Galerii, musisz tak. Z nami pójść. No. Będzie to... świetnie. Cześć, no, trzymajcie się. Hej. Co sadzicie o zakazie sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku? Jak NP na pomoc powodziana pojada auta elektryczne? Deczekam na opinię i pozdrawiam. Kanapka 120. Kurwa, już 40 minut czekam na tego multiego i go nie ma. Już mnie wkurwia. Stary. No nie wiem, no co się mam poradzić, no. Ale tą Emilkę to nie jest jak godzin streamowania, nie ma obowiązku być przy kompie, no. Chcemy jak najszybciej dać tak naprawdę odpowiedź. Widzisz, widzowie czekają. No nic, no. A co do aut elektrycznych, kurwa, nie wiem, no. Bandura jechał Teslą, to 4 razy się pokłócili. Witamy pana. Za mało tych, kurwa, ładowarek. Słyszeliśmy o pana smutnej przypadłości z nietrzymaniem kału. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu naszych klientów, chcielibyśmy zaproponować panu 2 paczki pieluchu majtek w rozmiarze... A dajcie w barterze. Wyślijcie na adres Kasprzyka. Dzięki wielkie. Następnego dnia Karina wygląda, jakby nie wszystko szło po jej myśli. Po chwili dowiadujemy się dlaczego. Cześć Karina. Taksówek mogą wsiadać tylko kobiety, zaś komucja miejska jest podzielona na część dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Mężczyznom za wejście do tych wagonów grozi mandat. Co ty pierdolisz, jak ja jeździłem różnymi taksówkami jak król? Karina. Gdzie twoje super ubranie, co? Halo? Pogadasz ze mną? Co się stało? Karina. Hej, Karina, jak tam było na komisariacie? O kurwa. Długo siedziałaś? Twoi starzy pewnie są zadowoleni, co? Karina, o czym on mówi? Ej, przestańcie z tymi kulkami, to nie jest śmieszne.
O czym oni mówią? A ja mam takie pytanie. Jeszcze taką kulką, wziąłbym krzesło i odrzucił. Którą ci dali celę? Z kim się działaś? Sama czy z innymi kryminalistami? Nie, no jego stary siedzi, on się... Z jego starym siedziałem. Z moim fuj, ona mi się odwróci tak, z twoim starym siedziałem, a co? I jeszcze go... Ole bym mu powiedział, nie? Kurwa, że ja tam nie grałem. I jeszcze twój stary robił za... Dobrze, nie to nie. Ziomka. Dzień dobry, moi drodzy. Mam nadzieję, że jesteście porządnie nauczeni, bo dzisiaj kolejny sprawdzian. Także chowamy w sześciutko już książki. No nie, no co ona robi? Patrzcie ją, ona tak. Jest nauczyciel już. Mam nadzieję, że jesteście... Patrzcie tylko na nią. Porządnie nauczeni. Patrzcie na nią. Uczeni, bo dzisiaj kolejny sprawdzian. Jebać. Także chowamy w... Co to kurwa jest, nie? NPC się zbudował. Nie. Dzień dobry, moi drodzy. Mam nadzieję, że jesteście porządnie nauczeni, bo dzisiaj kolejny sprawdzian. Wielu kobiet, jednak niewiele kobiet wie. Także chowamy w sześciutko już książki, komóreczki. Zostają tylko długo. No mega ciekawostka, dzięki za trójkę. Kartki, proszę od razu podpisać i zaczynamy. A Karina, jeszcze takie jedno pytanie. Czy do tej celi to zabrałaś ze sobą książki, żeby się na ten sprawdzian pouczyć? Nie, twój stary mi dawał. Lokaj. Dziękuję. Nie, ale... Zostałam przyłapana na kradzież. Myślałam, że wszystko będzie fajnie i w ogóle, że będę miała nowe ciuchy. Ubrałam nowe ciuchy pod swoje. Myślałam, że nie mają żadnego zabezpieczenia. Panie mało inteligentnie. Biw donatorów. Kłóci się obyw donatorów. Oczywiście podchodzi do mnie ochrona, sprawdzają, wzywają policję, rodziców. Byli na mnie tak zdenerwowani, jak nigdy przedtem. Najgorsze jest to, że o całej sytuacji dowiedział się Janek i rozpowie całej szkole. Kurde, ale akcja. Stary mu powiedział. Mój kumpel był wczoraj w mieście i widział, jak psy zgarniają Karinę. Na szczęście udało mu się nagrać tą całą sytuację. I pierwsze, co zrobił, podesłał mi go. Teraz, jak pokażę ludziom z mojej klasy całą tą sytuację, to będzie taka beka i co najlepsze, wrzucę go jeszcze na fejsa. Ej, ludzie, kto chce zobaczyć, jak... Lumpiarę zawija psiarnia, to za mną na korytarz. Nie wiem, kurwa, stary, ja nie wiem, kto to wymyślił. Scenarzysta? Mega boomer, nie? No sorry, skoro jest na tyle cwana, żeby kraść, to nie powinna się przejmować małym żarcikiem. Welcome. Sądzę, że to smutne. Zrobić coś tak desperacyjnie... Mr. Ginold, witam, dziękuję za 12 miesiąc. Przyznaję, sama ukradłam kiedyś szminkę, ale to, co zrobiła Karina, to jest duża przesada. Tyle ciuchów, które kosztowały pewnie ponad 3 stówy. Odbiło je chyba. Ej, wyszły stare nagrania, co gadałeś o... Zagadałeś o takim streamerze. Serio, stary, fuli państw. Już poszła lawina, człowieku. Mówiłeś na niego, że jest... O, patrzcie. O kurwa. Emilia. Witam ponad 7 tysięcy osób na live. No multi pojechał po paczkę, podejrzewam, że zaraz wróci. Tam ktoś mówił, że drzwi się ruszyły, ja też nie patrzę na kawerkę, więc może już jest. NPC w tym serialu. On serial jest mocny, nie? Emilka. Zrobisz dzisiaj ze mną lekcję? Nie. Sorry, wiem, że nie jestem zbyt popularna, ale tak traktować się nie dam. Wiem, że o mnie plotkowałaś. Ja... Patrzcie na to! Patrzcie na to! Patrzcie na to! Kamila nie ma. Na fejsa to wrzuć! Będzie na fejsie! Wcale nie dziwię się Emilce, że nie chce ze mną rozmawiać. Zresztą cała szkoła ma mnie za najgorsze popychadło. Słuchajcie, no ja nie odpalę gierki i też multi będzie wtedy odpowiadał oczywiście, jak będę grał w Fortnite, znam, że się, bo wtedy wróci. Dopóki nie zjem, więc jeszcze mamy chwilę czasu oglądania, także jak macie...